Przed nami 178 odcinek serialu Zakochani po uszy. Sylwia wsypuje Asi do herbaty środki wczesnoporon. Asia straci ciążę? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 178 epizodzie Zakochanych po uszy. W 178 odcinku serialu Zakochani po uszy Laura Aleksandra Radwan wyciąga przebraną Sylwię Kamila Kamińska z mieszkania. Sylwia boi się, że jeśli zostanie rozpoznana, trafi do więzienia. Ale nawet Piotr, Michał Meyer, nabiera się na jej nowy wizerunek i nie rozpoznaje byłej żony. Sylwia nabiera pewności siebie i postanawia działać. Chce wyrobić sobie fałszywe dokumenty i wyjechać. Wcześniej jednak musi się zemścić. Wykrada zapasowe klucze do gabinetu weterynaryjnego Asi, Katarzyna Grabowska. Do puszki z herbatą wrzuca tabletki wczesnoporon dla zwierząt, tymczasem Danuta po tym, jak skręciła nogę, wprowadza się do Bartka. Ma nadzieję, że jej synowie się pogodzą. Klaudia intryguje i podrywa Wojtka, który naiwnie wierzy dziewczynie. Zakochani po uszy, odcinek 177 w poniedziałek, 16 marca 2020 roku o godzina 19:30 w TVN7. Sprawdź program TV.